Dzisiaj jest wielki dzień i nie mówię tutaj o meczu, który widzicie, bo to nie dlatego jest właśnie dzisiaj wielki dzień. Dzisiaj zagramy najpierw z Grecją, a później, proszę państwa, z Niemcami na ich terenie, co może bardziej zaboleć. Graliśmy ostatnio mecz z Niemcami, przegrałem u siebie w eliminacjach, 2-0 dostaliśmy na pizdę i powiedziałem jedną bardzo ważną rzecz. Zrewanżujemy się i dzisiaj ich rozjebiemy. Taką mam nadzieję, bo i to jeszcze mam nadzieję, że zaboli podwójnie, bo gramy przecież na wyjeździe. Oni grają u siebie i dostaną na łepek. Mam nadzieję, że dostaną. Ja wierzę w siebie, wierzę w swoje umiejętności, zawsze w nie wierzę. Zawsze jak graliśmy z Niemcami, dostałem zawsze co najmniej 2 bramy i zawsze przegraliśmy, więc może być różnie. Ale dzisiaj, zanim mecz z Niemcami, rozegram jeden mecz z Grecją. Towarzyski, oczywiście wsparty challenge'ami od was. W komentarzu piszecie bardzo dużo challenge'y, bardzo mnie to cieszy i dzisiaj też możecie jakieś napisać. Natomiast ja wybrałem dzisiaj 2 challenge, oczywiście od 60 minuty zaczniemy je robić, a tak wygląda skład na Grecję i tak wyglądał w rzeczywistości oprócz Tomasza Jodłowca, bo grał tu Łukasik, i oprócz Wawrzyniaka, bo grał Komorowski. Nie chodzi tutaj o byłego prezydenta, natomiast ich dzisiaj nie ma, dlatego gra Wawrzyn i Jodła, ale się nie na Jodła. Polska, Grecja, Stadion Narodowy, nie wiem czy wtedy grali na Narodowym, ale my gramy na Narodowym, nie obchodzi mnie to, jazda. Mam bardzo ciekawą historię związaną z tym meczem, ja to w ogóle nie wiem dlaczego ja takie rzeczy pamiętam, natomiast gdy ten mecz leciał, ja akurat byłem u kumpla i chcieliśmy obejrzeć ten mecz, albo właściwie ja chciałem, bo on chyba nie za bardzo, no ale coś tam był, telewizor napierdalał i nie mógł odpalić dekodera, jakieś tam coś połączenia nie miał, bawił się tam całą pierwszą połowę, połowa minęła, ogarnął, że o kurwa, przecież ja mam jeszcze drugą telewizję na górze, jakąś tam satelitarną czy kablową, czy chuj tam wie. No i też się bawił kurwa z pół godziny z nią, ale w końcu odpalił w końcu ten mecz, no i były już ostatnie minuty, a ja musiałem akurat zwijać do domu, więc jak do domu przybyłem, to zostało chyba 5 ostatnich minut, które sobie obejrzałem i nie działo się totalnie nic, ale chyba dobrze, że i tak nie oglądałem tego meczu, bo w rzeczywistości było 0-0 i nie wiem, czy cokolwiek się działo, nie oglądałem nawet skrótów z tego meczu, więc się nie wypowiem, ale nie było bramek, a ja mam nadzieję, że dzisiaj jakieś będą, że jakieś strzelimy i może uda się strzelić z challenge'y, bo zawsze z tymi challenge'ami udaje się strzelić. No może nie zawsze, no chyba, że jak nie mogę biegać, kurwa, to wtedy się nie udaje, ale zobaczymy. Zobaczymy też, czy ja mam umiejętności. Grecja broni Boruc pięknie, jeszcze nie koniec. Wali prosto w boczną siatkę, okej. Okay. Przetestuję swoje umiejętności, mam meczyk na rozgrzewkę, bo po tym meczu przecież gramy z Niemcami. Ale dobrze, ładnie wybronił Boruc. Nie będziesz grał z Niemcami, ale rozgrzej się trochę. Wow. Nie wiem jak z bramkami będzie w tym meczu, bo mamy tylko jednego napastnika, a jak mamy dwóch, to dużo więcej bramek pada. Mam takie wrażenie. No zobaczymy dzisiaj. No zresztą to chyba potwierdza, bo z Gibraltarem 8 bramek za nawałki, no a w meczu z Grecją jeden napastnik i bramek nie było. Wow. Nie! 1-0 Grecja wygrywa. Ej, jak na razie mnie cisną, ja w ogóle nie mogę podejść pod ich bramkę, coś tu jest zjebane. Ciężko, muszę przeanalizować swoje błędy. Uwaga, tutaj błąd taki, że nic nie zrobiłem, ale się odbiło i chuj. No to ciężko tutaj cokolwiek przeanalizować. Trochę fartowna bramka, ale musimy się wziąć do roboty. Jest 20 minuta, a ja chyba nie mam w ogóle żadnego strzału. Aż do teraz, bo teraz strzela Zielu! O kurde, ja myślałem, że to leci w okno. Powiem jak Szpakowski. No, no, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Ty, no znowu ta Grecja leci. Odejdź, zło nieczysta. Ej, w ogóle nie wiem, czy to prawda. Możecie mnie poprawić? O kurna, to był pierwszy strzał w ogóle nasz, chyba. Ale widziałem, wydaje mi się, nie wiem czy to jest właśnie prawda, ale ten mecz sędziował Polak? Jakiś Marcin chyba? Nie wiem czy to prawda, tak jest napisane na Transfermarkcie, ale to chyba niemożliwe, żeby Polak sędziował mecz polski. Ja wiem, że to towarzyski, ale nadal to trochę nie pasuje. Świetna akcja teraz, leci Grosicki! Dobrze podał! Ale dobrze wybił. Dobrze, pięknie! Zieliński strzał! Jest! Jest! Nie spodziewałem się, że to można z takiego ostrego kąta strzelać! Piotruś! Piotruś pan! 1-1! Brama do szatni w 46 minucie! Idealnie tyle, ile doliczył sędzia. I Grosik, poczekałem aż Zielu wyjdzie. No i tu ja już czekałem, żeby tylko podać, ale na szczęście strzeliłem, bo teraz widzę na powtórce, że moi tam byli kryci jak ja pierdol. Więc dobrze, że nie podawałem, tylko ładowałem na bramę. No i mamy gola! No i mamy koniec pierwszej połowy. No lipa, to był nasz jedyny celny strzał. Grecja
sytuacja lepsza jak na razie, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze może być gorzej. O, wybiega pięknie Milik! Jest Kuba! Kuba gol! Kuba Błaszczykowski! Ale mi to trochę zajechało bramką z Czarnogórą. Tylko, że tam był spalony, a tu nie. No tutaj Milik powinien to strzelić sam, ale na szczęście jest jeszcze Błaszczykowski tam, gdzie powinien. Jak ja się cieszę, jak on strzela bramę. To był mój ulubiony piłkarz. Uwielbiałem go. Mam nawet kubek z nim. Co prawda rozjebał się, ale nadal jest. Nie, to był nowy kubek. Moja siostra zalała herbatę i pękł. Była pierwsza i ostatnia herbata. Długo nie pożył. W sensie jest w całości, ale przecieka. Mam kubek z Lewandowskim jeszcze taki sam, a on akurat nie pękł, jak zrobiłem w nim pierwszą herbatę. Mam go do dzisiaj z niego piję. No już nie ma czasu, trzeba robić challenge. A challenge, moi drodzy, polega na tym, właściwie to są dwa challenge naraz. Król Jakub Wawrzyniak i Michał Pazdan wchodzą na atak. Mają 30 minut na to, żeby coś tam zrobić pożytecznego. Nie wiem, czy się da, bo Milik próbował i coś mu nie dało rady. A nie, czekaj, ja chyba wygrywam. Ajo, kurwa. To nie muszę strzelać, żeby wygrać. Ale zawsze strzelaliśmy, więc damy radę może strzelić Pazdanem albo Wawrzyniak. Patrz! O kurwa, jak blisko było. Dobra, mamy Pazdana już na ataku i Jakuba Wawrzyniaka. No zobaczymy, może coś się uda zrobić. O nie, jest Grecja w moim polu karnym, broni! Borut dobrze broni. Kolejna dobra obrona. Robinsonada. Czemu to się nazywa Robinsonada? Musiał być jakiś Robinson. O! No, no, no! Okej, okay. No i co tu zrobisz teraz, Pazdan, jak ty sam tutaj jesteś? Nie wiem, jaki jest sens wstawiać Cionka na prawą obronę, ale on tam właśnie zagrał. Trochę jest przeciekająca ta strona. Jest Wawrzyniak, dobrze! Ma piłkę! Wawrzyniak jest! Oh shit! Aj, daleko fest, ale ten Pazdan i Wawrzyniak nie mają za dużo sytuacji. Strzelmy sobie Pazdanem. Wiem, że to jest niemożliwe, ale spróbujmy. O, nawet celnie, tylko siła słaba. Dobrze, Wawrzyniak jest, wychodzi Pazdan! Pazdan, jest okazja! Aj, boczna siatka! Po nodze. Kurde, ale dobra sytuacja tutaj, Pazdan do Grosickiego, od razu z pierwszej piłki Wawrzyniak. No i niestety, może mogłem jeszcze zagrywać. O-o. To jest ostatnia minuta meczu, Boruc, jest Boruc! To jeszcze nie koniec, będzie rzut rożny. Lol. Wyjebałem go i tyle. To nie będzie rzutu rożnego jednak. 2-1. Zieliński, Błaszczykowski. Co najlepsze, przegrywaliśmy ten mecz. Ale ostatecznie udało się wygrać 3 bramki. Spoko meczyk. Szkoda tylko, że Pazdan miał tak mało sytuacji. Ale ogólnie miałem mało sytuacji. O kurde. Ja miałem tyle strzałów, co Grecja miała celnych. No, nie najlepiej to wygląda przed meczem z Niemcami, ale postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać. Zielu MVP. No i teraz mamy okazję się zrewanżować. Drugiej takiej okazji nie będzie. Chociaż w sumie to będzie, bo na Euro 2016 przecież będziemy mieli grupę z Ukrainą, Niemcami właśnie i z Irlandią Północną, jeżeli w ogóle pojedziemy na to Euro. Ale jeżeli wygramy dzisiaj, to już chyba nie ma bata, żebyśmy nie pojechali na Euro, no bo zobaczmy tabelę. No jesteśmy pierwsi, Niemcy są za nami, mamy co prawda tyle samo punktów, ale jak wygramy, będziemy mieli 3 punkty ponad Niemcami. Ja mi się wydaje, że jak wygram teraz z Niemcami, to już nie będzie się dało tego zepsuć i nie będzie można, no już na pewno chyba pojedziemy. Myślę, że jak wygramy, to na pewno pojedziemy, ale właśnie, bo to jeszcze trzeba wygrać. Nie sądzę, żebyśmy mieli coś spierdolić później jeszcze po drodze. Myślę, że na pewno powygrywamy parę meczy. Jeżeli wygramy teraz z Niemcami, to dużo będziemy mogli poprzegrywać, a i tak będziemy mieli drugie miejsce, także jesteśmy na bardzo dobrej pozycji i nawet remis daje nam nadal pierwsze miejsce w grupie, ale będziemy mieli tyle samo punktów co Niemcy, a wychodzimy takim składem. No i coś mi tu kurwa nie pasuje, ale no taki chyba jest faktycznie skład, bo Mączyński zagrał na lewym skrzydle. Myślę, że w meczu to tak nie wyglądało jednak, ale ustawienie tak wygląda. Zresztą nie mam jak inaczej tego zrobić, bo mam tylko jednego skrzydłowego w wyjściowej jedenastce. Później co prawda wszedł Błaszczykowski, ale od początku go meczu nie ma. I Odłowiec, Krycha i Mączyński grali w tym meczu od pierwszej minuty. No to nie wiem, będę musiał zrobić tak, że ten Mączyński musi grać na skrzydle. No tak, chuj mi w dupę. Nie wiem, jak Nawałka to wymyślił, ale to
to mi się akurat nie podoba. Ale może właśnie przez to przejebał mecz, no nie wiem, zobaczymy. W rzeczywistości, no ja tego meczu dokładnie nie pamiętam, ale było 3-1. Całkiem fajny mecz, oczywiście nie dla nas. I nie wiem, czy to jest prawda, ale zobaczyłem statystyki na goglach i się okazuje, nie było napisanych celnych strzałów, ale były napisane strzały ogólnie i wyszło, że Niemcy mieli 22 strzały, a Polacy aż 15. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale tak jest napisane. Także możecie w komentarzu napisać, czy faktycznie było aż tak dużo strzałów. Ja tego meczu nie pamiętam, ja go oglądałem, ale jedyne, co pamiętam, to brama właśnie Lewandowskiego, co Grosicki tak pięknie zewniaczkiem wrzucił. A my dzisiaj możemy wygrać! Ja w poprzednim odcinku, jak grałem z Niemcami, mówiłem, że zapamiętajcie moje słowa, zrewanżujemy się. To jest ten moment. Wszystkie mecze, wszystkie! Razem 3, jakie graliśmy w tej serii z Niemcami, wszystkie przejebaliśmy. Wszystkie przegrywaliśmy 2-0, tylko w jednym strzeliłem bramkę. Musimy w końcu to odwrócić. Wierzę dzisiaj w siebie, wierzę, że mogę to zrobić. Milik, jest dobrze, wyszedł Milik! Aj, o, bo kurde! Jak ta piła leci czasem, mam wrażenie, że leci piękne okno. Całkiem spoko strzał, ale trochę obok. Kurde, szkoda. Będą dymy, coś czuję w tym meczu. Milik wychodzi, Błaszczykowski, proszę, Kuba, gol! Kuba Błaszczykowski, a nie, sorry, kurwa, to Grosicki przecież. Zapomniałem, że Grosicki gra na prawym skrzydle. 1-0! Szkoda, że to nie Kuba, już trochę się podnieciłem, nie powiem. Pięknie wyszedł Grosicki i w ogóle obrona Niemców stała tutaj jak słup. Pięknie, asysta Milika. 20 minuta, 1-0, jest dobrze, jeszcze nigdy nie udało się wygrywać. No, znowu obrona fatalnie, jest Robert Lewandowski. Biegnie Robert! Jest! Aj, szkoda, że tamten wrócił. Nie! Fabiański. To był słaby strzał, ale ja jestem trochę emocjonowany. Rozemocjowany? Jest takie słowo? Biegnie Rybus! Dośrodkowanie Robert! Nad bramką. Nie wiem, czy za mocne podanie, czy jaki chuj. Ale akcja piękna z Mączyńskim. Ten Mączyński to ja nie wiem, jaki był zamysł na wałki. Ja wątpię, że on biegał po skrzydle. Później wszedł Kuba, ale dopiero później. Robert! Faul, faul, panie sędzio, faul, no. Koniec pierwszej połowy, 0-1 cały czas wygrywamy dla Polski. Moglibyśmy w sumie trochę defensywniej, ale my i tak już bardzo defensywnie gramy, bo mamy dwóch defensywnych pomocników. No jak na razie jest super, tylko jeden strzał Niemców. No czasem właśnie takie mecze się zdarzają, że prawie wcale strzałów nie ma. Dobrze, że w ogóle jest bramka. Dobra, wstawiamy od razu do drugiej połowy Kubę Błaszczykowskiego, bo ten Mączyński, on nie może biegać na skrzydle. Jak na razie rewanż działa, a Niemcy stracili przecież punkty ze Szkocją też. W sumie to nie wiem, czy na wyjeździe, czy u siebie. Ale trzeba teraz uważać, bo Niemcy mieli tylko jeden strzał w pierwszej połowie i w drugiej pewnie na pewno będą mieli więcej. Zawsze tak jest, ale też często tak jest właśnie, że jest mało strzałów, bo takie to są mecze czasem właśnie. Takie mecze bywają w rzeczywistości, że strzałów nie ma. Jest więcej na pewno. Kuba Błaszczykowski! Kuba! Nie, kurwa. To przeleciało przez słupek chyba. Normalnie 2 mm obok słupka. Ja pierdzielę. Pierwsza akcja, pierwsze dotknięcie piłki Kuby. Nie trafia takiej akcji. Nie mam mu nic za złe, ale kurwa. Zaraz wylecisz. No ale wracając to mówię, że w normalnym meczu pewnie i tak byłoby więcej bramek, bo... W sensie strzałów? Nie! Dobrze! Jakby strzelał po długim, to byłaby kaplica. Bo mecz trwa 90 minut i po prostu jakbym ja grał 90 minut taki mecz, to też byłoby więcej strzałów. Wow! Ale fart. Wybronił Fabian. Jakby szczęsny bronił, to bym się nie musiał bać o nic! Ja pierdzielę, strzelę, weźcie, wypierdalajcie z mojego pola karnego, ja już nie chcę tu być. Było blisko. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie! Słupek! Słupek! Ja zły przyciskiem wybijałem, gdybym wybijał kółkiem, to od razu bym wyjebał, a ja kwadratem, o mój Boże, co ja zrobiłem, ale nie ma bramki, teraz lecimy jeszcze z kontrą! Wychodzi Milik! Milik z pierwszej! O, shit, ja, ale to by było w bramę, to byłaby brama. Kurwa. Ale szybka kontra, fuck, dobre podanie Grosickiego, ale prawa noga. Szkoda, no szkoda. Ale mam farta, ja pierdolę. Co ja odwalam w moim polu karnym własnym. Wchodzi Adeyemi. Adeyemi mi zajebał bramkę ostatnio. Też muszę coś zmienić. Oczywiście Michał Pazdan. I ja bym wstawił jeszcze linę tego. Ma dobrą formę do środka pola. Może być dobrze. Coś mnie kusi, żeby to Dorczyka wstawić, ale nie. Tam niech siedzi.
Ale strata Krychowiaka, kurwa, tak nie można robić. 20 minut, ale teraz ciągle są na mojej połowie, może strzałów nie ma, ale są cały czas. Mówiłem, że się to zmieni. Piękna piła. Co tu robi Krychowiak? Ty musisz bronić mojej bramki, a nie tu w ataku jesteś. Ale dobra, może jeszcze na coś przydasz. Kuba Waszczykowski, dośrodkowanie, Robert jest. Piłka do niego nie dojdzie. Jeszcze jest Rybus. Może tym razem bez dośrodkowania. Jest Robert. Jest Robert. A ty kurde, Błaszczykowski! Oj, odbiło się od obrońcy. Czasem tak pada brama, ale tym razem broni Neuer. O-o! Pazdan! Pazdan, boj, pięknie! Jest Grosicki, jest Robert Lewandowski! Robert Lewandowski! Proszę, jeszcze Robert! Broni Neuer. Ja pierdzielę. Dobra, ja już się bronię. Ja już się bronię tylko. Ja już tylko do obrony teraz. 3 minuty dodane. Adeyemi. Na flan... Piszczek! O, pięknie! Wypierdalaj stąd! Dawaj, przytrzymaj piłkę, dobrze! To już jest koniec! Już wygraliśmy ten mecz! Możemy jeszcze tylko jedną bramę, no nie! Koniec, koniec! Koniec! Wygrywamy z Niemcami, tak jak mówiłem, udało się! I to jeszcze jest bardziej piekielna porażka, bo przecież wygrywamy na wyjeździe, czyli przed ich własną publicznością. Nie mogła się ani razu cieszyć. Tylko 1-0, ale aż 3 punkty. Chyba mogę powiedzieć prosto i otwarcie. Jedziemy na Euro 2016. Pierwsza w historii wygrana. Pierwsza w historii. 7 strzałów, tylko 2 celne. Celność była taka sobie. Niemcy mieli słupek i w ogóle to byłem bardzo blisko, bo mogli mi dwie bramy co najmniej strzelić, ale tego nie zrobiły w ogóle. Nawet lepsze posiadanie miałem. O kurwa, coś te Niemcy przegrały ze Szkocją i przegrywają teraz z Polską. Ciekawe jak Szkocja, bo ona jest najbliżej. Ale fajnie to wygląda, kurde. Dobra, idziemy zobaczyć jak inne wyniki zostały zrobione, ale udało się. Szkocja wygrywa i Gruzja wygrywa. I Irlandia to już chyba na to Euro nie pojedzie. 18 punktów Polska. Szkocja wygrywa, jest cały czas 5 punktów za nami, a to jest niewiele. Jeszcze 3 mecze. Szkocja, Irlandia i Gruzja. 6 wygranych, 1 porażka. Ja pierdzielę, jak to wygląda. Żadnego remisu nie ma. To jest niesamowite, że nie ma remisu. Przecież remis to jest mój ulubiony wynik. 17 goli, 2 stracone tylko. Wow, cały czas gramy na 0 z tyłu. No nie wiem, tak patrzę na tą tabelę. No chyba nie da się już nic spierdolić. Nawet jeśli przegrałbym teraz z Irlandią i Gruzją, to nadal grałbym o wyjście z grupy ze Szkocją, bo ze Szkocją gramy ostatni mecz. No nie da się już tu nic zepsuć. Taką mam nadzieję, taką mam wrażenie. Niektórzy z was pisali ostatnio na premierze nawet, że już mam wyjście z grupy zapewnione. Jeszcze nie. Ale jutro gramy z Irlandią i Gruzją i jutro już będzie na pewno wiadomo, bo jeżeli wygram chociaż jeden mecz, no to nie widzę innej opcji. Zresztą z trzeciego miejsca są chyba baraże, czy nie? Nie wiem, wtedy jeszcze nie było Ligi Narodów, nie wiem jak to wygląda, ale wydaje mi się, że po prostu będą baraże. Rozwalamy każdego! Po prostu każdego. Szkocję 3-0, Niemcy sobie pykamy, Irlandię... No Irlandię ledwo, ale Gruzję przecież... Gibraltar to już nie wspomnę, no Gibraltar to jest akurat słaba drużyna, ale... Z Grecją coś tak licho nam poszło. Na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że ci się podobało, mam nadzieję, że podobał ci się mój rewanż, mam nadzieję, że... Ogólnie dotrzymałem słowa, powinieneś zostawić to docenić i zostawić łapkę w górę, bo dotrzymałem słowa, zrewanżowałem się i wygrałem ten mecz. No nie było łatwo, kurde, nie było łatwo. Cały czas mam przed oczami ten słupek, ale to wszystko moja wina, no. Gdybym po prostu wyjebał piłkę, nic by się takiego nie wydarzyło. Dzięki temu jest zabawniej, chociaż... A i tak się udało, więc teraz już możemy tylko wspominać, tak jak wspominać będziemy ten odcinek, bo to już jest właśnie koniec. I zapraszam do kolejnego odcinka. Oglądaj razem z nami na żywo, bo premiery codziennie o 18. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Dzięki za oglądanie i na razie.